Centrum Kultury i Sztuki powstanie kawiarenka Antrakt. Placówka czeka teraz na stosowne zezwolenie i wkrótce będzie można posilić się w miejscu stworzonym w podziemiach obiektu. Będzie to kawiarenka Antrakt. Czekamy na odpowiednie jeszcze decyzje, także troszeczkę czasu nam to zajmie, zanim ją otworzymy. Będzie to miejsce, gdzie podczas wydarzeń artystycznych w trakcie przerw będzie można napić się kawy, herbaty, wypić lampkę wina, skonsumować drobną przekąskę, ale to miejsce powstało też z myślą o rodzicach dzieci uczestniczących u nas w warsztatach artystycznych. Kawiarenka będzie otwarta w godzinach od 16 do 18 w dniach, kiedy są warsztaty u nas prowadzone, żeby rodzice mogli właśnie się również napić czegoś ciepłego, coś przekąsić, czekając na dzieci. Za chwileczkę pokażę, gdzie będzie szatnia. Szatnia zmieniła lokalizację, jest na poziomie sali widowiskowej. Dlaczego zmiana lokalizacji? Ponieważ po wyjściu z wydarzeń artystycznych na schodach stworzył się korek. Ludzie bardzo długo czekali na odbiór kurtek ze względu na to, że była to jedyna droga dojścia do szatni. Teraz będzie można wyjść i wejść z szatni na poziomie parkingu oraz parku. Także będą dwa niezależne wyjścia. Mam nadzieję, że usprawni to obsługę szatni. Antrakt będą obsługiwać pracownicy placówki, którzy przeszli już stosowne szkolenia. Żeby umożliwić działalność gastronomiczną, CKIS trzeba było zmienić statut placówki.